Cześć, moi drodzy, witajcie na kanale. Dzisiaj będzie o bezpieczeństwie na motocyklu, ale żeby być bardziej precyzyjnym, to będzie o produkcie, o spodniach dla tych, którzy jeżdżą po asfalcie, ale również poważnie traktują jazdę w terenie. Zapraszam serdecznie na dzisiejszy materiał. chcę wam powiedzieć dzisiaj, czyli spodnie Revit Peninsula są wyjątkowe. Wyjątkowe dlatego, że mają coś, czego inne spodnie off-roadowe na rynku nie mają. Przynajmniej większość z nich, bo jest kilka modeli, na które możecie gdzieś tam zwrócić uwagę, ale o co chodzi? Otóż nie będzie odkryciem wielkim zapewne, jeżeli wam powiem, że jeżeli ktoś jeździ motocyklem czy to jest dual sport, taki jak Cerefa? czy to jest jakiś motocykl adventure'owy, średni czy ciężki? To jeżeli rzeczywiście traktuje dość poważnie jazdę w terenie i to nie jest tylko przejazd drogą szutrową, ale gdzieś tam jednak się pcha w ten teren, głębiej trochę, w trudniejsze tutaj trasy, to nie jest odkryciem, że sięga się wtedy po odzież offroadową, odzież enduro, którą wykorzystują na przykład ci, którzy jeżdżą na lekkich motocyklach gdzieś w terenie. Dlaczego sięgamy po taką odzież? Sięgamy dlatego, że taka odzież daje nam tak naprawdę pewną swobodę, swobodę ruchów, ponieważ jest bardzo lekka i jest mobilna. Mamy dużo więcej miejsca tak naprawdę w kolanach na jakieś ortezy czy protektory kolanowe. Sięgamy po tą odzież, bo to jest taka podstawowa warstwa, która nas chroni przed właśnie jakimiś zabrudzeniami, przed gałęziami, przed kamieniami, które gdzieś tam uciekają spod koła kolegi, który z nami jedzie. Potrzebujemy swobody i takiej podstawowej ochrony, ale nie potrzebujemy w terenie grubych, ciężkich materiałów, które są odporne na ścieranie, bo odporność na ścieranie w odzieży off-roadowej nie jest aż tak potrzebna. Natomiast kiedy w takiej odzieży wyjeżdżamy na asfalt, bo mamy przelotówkę i musimy przejechać kolejne 10-15 km i gdyby coś się wydarzyło na tym dystansie, to musimy być świadomi tego, że z tej odzieży enduro może za dużo nie zostać, dlatego że ona nie była w żaden sposób testowana do jazdy po asfalcie. Nie ma żadnych certyfikatów. W większości przypadków Foxy, Tory, Lity, ta odzież enduro, która często jest wykorzystywana, no to tam w ogóle certyfikatów nie ma, więc one często te spodnie, te jersey'e wszystkie, to wszystko się stapia, to się ściera błyskawicznie, momentalnie, tak jakbyśmy jechali w odzieży casualowej, a myślę, że każdy z nas jednak no, dba o to, o to bezpieczeństwo swoje, więc powinniśmy też wybrać świadomie odzież, w której będziemy jeździć i do czego będziemy ją wykorzystywać tak naprawdę. I dlaczego chcę Wam pokazać i opowiedzieć dzisiaj o peninsulach? Dlatego, że to są spodnie offroadowe, które mają certyfikat odporności na ścieranie. I to jest w ogóle wyjątkowe w tych spodniach. I dlatego też, jak zobaczycie pewnie, a w link zostawiam w opisie do tego materiału, bo będziecie znowu pewnie pisać, przynajmniej niektórzy z Was, że a takie drogie spodnie offroadowe, ja Foxy mogę kupić za 6-7 stówek. Oczywiście, że tak. Tylko że foxy nie mają tego właśnie co mają peninsula, czyli certyfikatu odporności na ścieranie, a tu mamy certyfikat podwójne A. Te spodnie są wykonane w głównej mierze z kordury. Ten czerwony kolor, który tutaj widzicie w tych spodniach, to jest właśnie kordura. Kordura, która daje ten certyfikat odporności na ścieranie w głównej mierze. Oprócz kordury mamy też tutaj materiał elastyczny, takie wstawki elastyczne, przewiewne, które są na nogawkach, na końcówkach nogawek, mamy nad kolanem, ciągnie się to tutaj jeszcze na krok i mamy też z tyłu nad tyłkiem. To daje nam pewną swobodę, pewną mobilność, kiedy pracujemy tutaj na tym motocyklu, no bo kordura z racji tego, że jest sztywniejszym materiałem właśnie. No to nie daje nam takiej swobody, ale dzięki tym wstawkom tutaj to wszystko ten komfort został tutaj poprawiony. Dodatkowo jeszcze od wewnętrznej strony macie duże panele skóry naturalnej. To powoduje, że lepsze mamy trzymanie motocykla. Jeżeli jeszcze ktoś ma jakieś gripy, stomp gripy na przykład, to w ogóle tutaj jest rewelacyjnie, co ze sobą współpracuje. I też dzięki temu, że tu mamy skórę naturalną, to te spodnie są trwalsze, bo ta skóra się tak nie ściera jak normalnie materiały, kiedy trą właśnie o te stomp gripy. Mamy dużą wentylację w tych spodniach, bo to są spodnie z przeznaczeniem do jazdy w takie cieplejsze dni. Mamy tutaj perforowane nogawki nad kolanami, więc dostaje się tam powietrze tutaj do Ortes, do protektorów kolan i ogromne zamki wentylacyjne na udach. Dodatkowo jeszcze te spodnie są podszyte taką siateczką z Coolmaxem. Ta siateczka trochę może irytować przy zakładaniu, ale tutaj trzeba poświęcić trochę czasu, żeby wszystko się fajnie ułożyło, a jak już się ułoży, to te spodnie odwdzięczą się Wam tym właśnie, że będą doskonale odprowadzały wilgoć, odprowadzały pot, kiedy będziecie aktywnie jeździć w terenie I ten Coolmax tutaj naprawdę jest świetnym rozwiązaniem, jeżeli ktoś ma odzież termoaktywną z Coolmaxem, kominiarki czy skarpetki z Coolmaxem, to doskonale wie, o czym mówię w spodniach dostajemy protektory Smart na kolanach i C Smart na biodrach ja te kolanowe bym od razu sugerował usunąć wyrzucić a może nie wyrzucić, zostawić w szafie. One są tutaj w zasadzie tylko po to, żeby te spodnie mogły dostać certyfikat, bo spodnie, żeby dostały certyfikat, muszą mieć w ogóle jakiekolwiek protektory kolanowe. E, także tutaj e, one są takim dodatkiem. E, ja bym je e, usunął ze spodniej, no i oczywiście wykorzystał ortezy albo jakieś protektory kolanowe, które mam dużo lepszą ochronę, zapewnią, czy to na asfalcie, czy właśnie w terenie. Spodnie występują w kilku wariantach kolorystycznych e, i w kilku rozmiarówkach, to znaczy, że możecie wybrać e, skracane lub Przedłużane nogawki, więc dopasować do wzrostu i tak naprawdę wtedy ta szerokość kolana ma dość duże znaczenie, no bo to możecie dopasować wtedy do tego, jak wam się układają ortezy. No ale to już kwestia po prostu przymiarek. To są oczywiście spodnie, które są wpuszczane do butu, więc te nogawki ukrywają się w bucie off-roadowym. Występują w różnych wariantach kolorystycznych. Jest i camo, i granatowe, i też takie czerwone. Ja już mam dwie pary ze sobą, bo jak się okazuje, to nawet najlepsze produkty można uszkodzić. A dokładniej to uszkodziła mi crf bo przy jednym manewrze. Utknąłem pod CRF-ą i ten tłumik był dość mocno nagrzany. I akurat spoczął tutaj na łączeniu buta z nogachką na tym materiale elastycznym, który okazuje się, że odporny na wysoką temperaturę nie jest. Zresztą no, kordurę też byśmy stopili. Więc ta skóra dość ten materiał dość szybko się stopił, zrobiła się mała dziura, która się zaczęła powiększać z czasem, więc stwierdziłem, że po prostu zakupię sobie kolejne, bo świetnie mi się te spodnie po prostu sprawdzają, kiedy tak łączy sobie tą jazdę po asfalcie z jazdą w terenie. Te spodnie pochodzą z kolekcji Dirt. To są spodnie, które właśnie są do jazdy adventure'owej, ale z nastawieniem takiej do jazdy offroadowej. Więc na wyprawy offroadowe, jeżeli ktoś się wybiera, to serdecznie polecam te spodnie. One nie są wodoodporne, więc może nie są na każde warunki, ale naprawdę w większości przypadków świetnie się sprawdzą. W ogóle polecam serdecznie zobaczyć całą kolekcję Dirt od Revita, bo tam mamy produkty, które... Wyznaczają pewne trendy w ogóle w tym świecie i w branży motocyklowej. Świetnie są zaprojektowane dla właśnie osób, które jeżdżą po asfalcie i jeżdżą w terenie motocyklami i potrzebują odzieży, która będzie w tym samym momencie spełniała oczekiwania w tych dwóch różnych światach, bo tam mamy całkowicie inne oczekiwania. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tych spodniach. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. No i cóż, moją rekomendację to spodnie mają. Trzymajcie się i widzimy się w kolejnym materiale.